przerażające. Kaplica satanistów w Otwocku, niedaleko Zofiówki. To jest nasz powrót. Byliśmy tu kilka lat temu. Możecie odcinek oczywiście zobaczyć na naszym kanale. Ale dzisiaj wracamy ponownie. Nie jesteśmy sami. Jest z nami osoba, którą niektórzy mogą kojarzyć, niektórzy nie. Dlatego teraz ją trochę przedstawimy tym, którzy mogą jej jeszcze nie znać. Karolina z kanału Adel Wodley. Karolina założyła kanał rok temu jakoś. Tak, rok temu. Nagrywa paranormalne przygody. No i chcielibyśmy, żebyś chwilkę powiedziała, czym się dokładnie zajmujesz. I no bo wiemy, że jesteś medium, wyczuwasz. I też chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. I o kilku rzeczach się przekonać. Okej, to tak. Ja na swoim kanale pokazuję paranormalne śledztwa. Ja to prowadzę kanał o tematyce ghost huntingowej, ale z elementami ezoteryki. Ogólnie zajmuję się ezoteryką już kilka lat. Pracowałam w sklepie ezoterycznym, gdzie tak naprawdę zdobyłam ogrom wiedzy. I dzisiaj pokażę chłopakom, jak się korzysta z różdżek, też wyjaśnię, na czym to polega. Oczyścimy się oczywiście szałwią i pokażę, jak wyczuwać energię i jak komunikować się z bytami moimi sposobami. Wiecie, widzowie, jak my działamy. My podchodzimy do tych badań nieco sceptycznie, naukowo, rozkładamy kamery. Dzisiaj chcemy się przekonać, czy to, co pokaże nam i zademonstruje Karolina, będzie jakoś wpływało na otoczenie, na nasze urządzenia, na nas samych. I chcemy też poznać kilka nowych rzeczy, o których nie mamy tak naprawdę pojęcia, nigdy w praktyce ich nie wykorzystywaliśmy. Dlatego dzisiaj projekt z Karoliną, z medium, i chcemy zobaczyć to w praktyce. Tak. Chodź na dzień, gdzie tam dalej. Więc na chwilę obecną zajmiemy się rozstawianiem kamer w poszczególnych pomieszczeniach. Karolina się tu będzie przygotowywać chwilę. My w tym czasie właśnie zajmiemy się rozstawieniem sprzętu kamer. No i zaczniemy pełną komunikację już w tym miejscu. I miejmy nadzieję, że dzisiaj obecność Karoliny wpłynie mocniej na to, co się może tutaj dzisiaj dziać. Także będziemy troszkę ten odcinek dyktować temu, co może ona wyczuje. Chyba nie. Ona jest tutaj takim głównym bohaterem dzisiejszym. Dzisiaj chcemy właśnie zrobić tak, żeby jest ona naszą była tutaj, głównym bohaterem. Że tak powiem, można nazwać gwiazdą, ponieważ cały odcinek będzie kręcił się wokół niej w dużej mierze i chcemy też zobaczyć właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak? Dlatego, że my też tu byliśmy już. My byliśmy. Tutaj więc rzeczywiście odczuwaliśmy jakąś dziwną energię. Teraz w ogóle, Piotrek, nie wiem, jak się ty czujesz, ale w momencie. My tu byliśmy kiedy? 2-3 lata temu? 4 nawet? Jak niedawniej. I teraz jest całkowicie inaczej. Teraz jest inaczej, czuję się inaczej. Jest taka bardziej przytłaczająca, ciemna atmosfera, więc zobaczymy. Przytłaczająca, biorąc pod uwagę, że i tak się jest więcej wejść. A mimo wszystko jest. Jest inaczej. Jest inaczej. Jest tak jakby bardziej rzeczywiście przygnębiająco, można to powiedzieć. Sprzęt cały prawie rozłożony. Karolina się zaprzyjaźnia z Karolinką. A my dzisiaj po raz pierwszy użyjemy nowego sprzętu od Jacka z pasji eksploracji. Jest to dzwonek, który dla nas przygotował. Działa mniej więcej tak, że z jednej strony jest czujka ruchu,
Jeżeli wykryje ruch, to dzwonek zadzwoni i pod dzwonkiem zapali się czerwona dioda. Działa też na pole elektromagnetyczne. Jeżeli wpłynie na dzwonek pole, to oczywiście zadzwoni i zapali się dioda zielona. Także zobaczymy, dzisiaj będziemy testować po raz pierwszy ten gadżet i miejmy nadzieję, że przyniesie nam fajne efekty. Powiem ci, że jak jesteś, to czuć od razu inaczej. Tak? Tak jakbyśmy mieli zaraz jakiś rytuał odprawić. Patrz, patrz. No. Nagrywasz to? No. Widziałeś to? Widziałem. Zapaliła się przed chwilą, no, no. A ja się nie ruszałam, bo się odwróciłam do was. Patrz, 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 patrz. Patrz. O, i to nie zadziała. To się od razu dzieje. No. To się od razu dzieje, no, jak... I on czujkę ma na zielono, czyli to od pola. No. Coś się zaczyna dziać. Patrz, 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 co się dzieje. No to ja, to ja? To ja, to tak. Ale lalka cały czas... No słuchajcie, już jakby od początku coś zaczyna się dziać, więc jesteśmy podekscytowani. Zapaliliśmy świeczki. Jest Karolinka na ołtarzu, jest też dzwonek. Na dole flux, światełka, więc sprzętu jest masa. No i czekamy na więcej efektów, które miejmy nadzieję, że światełka zabiegać, nie? Jeżeli jest teraz ktoś tutaj z nami, czy mogłabyś zbliżyć się do tych urządzeń, które są postawione? Do któregokolwiek. Co pykło? To jest chyba kamera. Ale dlaczego pyknęła? Nie wiem. Bo cały czas nagrywa jedne i drugie. Bo się pali na czerwono. Jeżeli jest z nami kobieta, czy mogłabyś przesunąć się do któregokolwiek z urządzeń? No, myślałem, że coś zniknęło. Jeżeli jest z nami mężczyzna, czy mógłbyś się przesunąć do któregokolwiek z urządzeń? Nie musisz się nazwać. Żadne z tych urządzeń nie zrobi wam krzywdy. Przechodzimy w pokoju z szacunkiem. Ja jestem Karolina. Piotrek. I Radek. Czy chcecie z nami porozmawiać? Dajcie nam jeden znak, przesuwając się do któregokolwiek z urządzeń. Tutaj odpowiedź jest nie. Ale tak się bliżej, po drugiej stronie macie odpowiedź tak. Czy jest tutaj jakakolwiek energia chętna do rozmowy? Czy jest tutaj energia, z którą miałam wcześniej styczność? Czy jest tutaj demoniczna energia? Wiele urządzeń, które pozwolą ci na komunikację z nami. Możesz podejść do któregoś z nich
wtedy one zareagują, tak jak przed chwilą. Specjalny dzwonek, jeżeli go dotkniesz, on wyda taki specyficzny dźwięk. Będziemy wiedzieć, że tu jesteś. Możesz dotknąć tego przedmiotu, którego ja teraz dotykam. Możesz zdmuchnąć którąkolwiek ze świec. Mam aktywność. Mhm. Odsuń się od tego urządzenia, jeżeli chcesz z nami rozmawiać. Odsuń się od tego urządzenia, jeżeli chcesz, żebyśmy stąd poszli. To nam tak nie reaguje. No nie. Pokaż się nam. Chcemy z tobą porozmawiać, skomunikować się. Jeżeli nie za pomocą któregoś z urządzeń, to po prostu możesz wydać jakiś dźwięk. Na przykład taki. Możesz bawić się tymi urządzeniami. Podchodzić do nich. Wpływać na nie. Chcę wiedzieć, że tu jesteś. Kto to? Coś z tyłu usłyszałaś? To pochodzenie. Dwa razy. Jest tutaj ktoś? Próbujesz się z nami skontaktować w jakiś sposób? Lalka zmieniła kolor oczu, to przez ciebie? Chyba tak, jak przyszłam. Właśnie najciekawsze jest, że ona ją trzeba dotknąć. A, to nie dotknęłam. Ja tutaj bardziej teraz czuję jakąś taką kobiecą energię ciebie. Mhm. Jeżeli jesteś kobietą, czy możesz włączyć jakiekolwiek urządzenie? Tak jak zrobiłaś to wcześniej. A czy możesz do mnie podejść, jeżeli nie chcesz? To jest takie, że to powoduje takie wzdrygnięcie u mnie, ale... Słyszeliście to? Tak. Czy jest tutaj jakaś demoniczna siła, o której powinniśmy wiedzieć? Czy jest tutaj coś negatywnego? Mogłabyś jeszcze raz dotknąć tego dzwoneczka? Tak, jest. Czy chciałabyś, czy jesteś pacjentką, czy byłaś pacjentką tego szpitala? Jeżeli... Przestraszyłam się. Super, dziękujemy Ci bardzo za odpowiedzi. Czy chcesz z nami rozmawiać? Czy jesteś w stanie z nami rozmawiać dzisiaj? Jakikolwiek dźwięk. Na odpowiedź tak. Jeżeli chcesz z nami faktycznie rozmawiać. Bardzo jest dziwne, bo wcześniej nie czułam kobiety. Mhm. Czy przyszłaś za nami ze szpitala? Jak byliśmy na spacerze?
szukać za nami? Jedna odpowiedź. Po drugiej stronie tej piramidki masz odpowiedź nie. Jeżeli nie przyszłaś za nami, możesz odpowiedzieć? Czy utknęłaś tutaj? Czy zawsze byłaś w tej kaplicy? Daj nam odpowiedź na 3, 2, 1. Nigdy nie wychodzi. Możesz cały czas używać tego urządzenia, które dzwoni. To będzie dla nas znak, że nas rozumiesz i chcesz z nami rozmawiać. Śmiało używaj tego urządzenia do komunikacji z nami. Podoba ci się to urządzenie? Odpowiedz, jeżeli tak. Chciałabym zaprosić teraz tutaj do rozmowy demoniczną siłę, której kobieta się obawiała, jak i inne byty. Czy jesteś z nami teraz? Czy jest z nami demon w tym momencie? Super. Wzdrygam się od tego dźwięku. Ale to jest... Bardzo się cieszymy, że jest z nami demoniczna siła. To czy jest... pamiętasz mnie? Czy już rozmawialiśmy wcześniej? Super. Czy podoba ci się nasza obecność? Jeżeli nie podoba ci się nasza obecność, na tej piramidzie niżej możesz dać odpowiedź na nie. Możesz też zrzucić lalkę, zdmuchnąć świecę. Kamera. Coś za tobą usłyszałem. Nie ruszałaś się, co nie? Takie stąpnięcie. Albo godzinę w ogóle. Masz Radek K2? No. Możesz mieć odpaloną. Czujnik nie działa mi, a zawsze działa. No. Ty. Jakieś obok, nie wiem co to było. A to ćma, to ćma. Nie, to było... Takie przeszło, jakby właśnie świeczka była zgaszona. Ale teraz jak ktoś to ćma, włączyła to. Teraz to wiem. Świeczka. Ty. Jakieś obok, nie wiem co to było. A to ćma, to ćma. Nie, to było... Takie przeszło, jakby właśnie świeczka była zgaszona. Ale teraz jak ktoś to ćma, włączyła to. Teraz to wiem. Nie, może będzie to na kamerze. Dziwne, aż dreszcze poczułem. Czy jesteś wyższym demonem? Czy jesteś demonem wyższej rangi? Dawaj, odpowiedz. Tak, jak zrobiłeś to wcześniej, nie bój się. Chcę odpowiedzi od demonicznej siły. Czy jesteś wyższym demonem? Radek, co tutaj piszcie? Nie wiem. Może jak się zmienia ten. Licznik? Właśnie nie wiem. Mam 0. Czyli jest wycena wyższej rangi, albo żebyś szedł w tamtą stronę. Mam ciarki, dawno nie miałem ciarek. Jeżeli mamy iść tutaj w któreś pomieszczenie, możesz się zbliżyć i nas podprowadzić.
czy coś demonicznego jest w tej kaplicy. Chciałbym się o tym przekonać. Dlaczego jest para? Ja nie mam. Ja już mam, które... Dlaczego mam parę? Weź stań tutaj w tym miejscu. Dlaczego ja mam parę? Tu nie jest w ogóle zimno. Ja nie mam. Kurwa, teraz też nie mam. Nie mam, co chodzi. Ja kolejny raz mam parę, ktoś nie ma. O, patrz, patrz. Dlaczego mam parę? Nie jest w ogóle zimno. Może coś za tobą podąża. Dawaj, zbliż się do mnie. Czy jest tu siła, której nie widzimy? Która nas otacza? Być może nie chce się no patrz, jeszcze... No patrz, no kurwa. I jak mówię, żebyś spojrzał, to nie mam pary. Teraz? O, tak, no. Dziwne. Ale to tylko w konkretnych punktach. Tutaj też kompletnie się wszystko dzieje. I światełka, i dzwonek, i flux. Jak właśnie było? Czy nie podoba ci się nasza energia? Moja i Piotrka. Jakikolwiek dźwięk na potwierdzenie. Dawaj, 5, 4, 3, 2. Jeden. A ja myślę, że temu czemuś podoba się twoja energia. Tak? I to, że tu jesteś, takie mam wrażenie. Kurwa, tak, może. No i mi się wydaje, że... Ale ja... Posłuchaj mnie teraz. Czy chciałbyś, żeby Karolina została tutaj sama? Czy to jej energia podoba ci się najbardziej tutaj? No teraz to ja mam parę. Czy chcesz, żebym została tutaj sama? Jakikolwiek dźwięk na potwierdzenie. Dawaj. Robisz to. No mogę tu zostać na chwilę sama, nie? Ale co wy będziecie robić wtedy? Wyjdziemy i będziemy stać na czatach. Jak krzykniesz, dobra. Coś ci się stanie. A to później, na spokojnie. Czy teraz? Teraz. No to jest akcja, reakcja. No dobra. Ja jestem ciekaw, czy coś tutaj się będzie działo bardziej, jeżeli ty zostaniesz tu sama. Ja jestem, dobra, ale to co, ja mam jakąś sesję walną? Co bym mogła tu porobić? Myślę, że musisz ukierunkować pytania no. W sposób, jaki teraz je prowadzimy, czyli spróbować sprowokować go do takich odpowiedzi. Ogóle, jeżeli zgodziliśmy się na to, że ty zostałaś sama, to niech on teraz zgasi świeczkę na przykład. Właśnie, coś za coś. Jeżeli no. Coś żeby... teraz zrobisz, wow, dawaj. Pokaż nam, co potrafisz, bo jesteś demonem. Jakikolwiek dźwięk, no tak, dawaj. Czy podoba ci się, że jestem teraz sama z tobą?
Dawaj, odpowiedz mi na pytanie. Czy podoba ci się, że jestem sama i możesz się mną pokarmić? Może wydać jakiś hałas? Albo użyć jeszcze raz tego dzwonka, który tak polubiłeś? Zrób cokolwiek. Czy jest teraz ze mną mężczyzna? Wzywam tu najsilniejszą energię w tej kaplicy. Czy jesteś teraz ze mną? Coś tu łazi i ja nie podchodź do mnie, tylko podejdź tam i daj mi jakąkolwiek odpowiedź. Coś tam łazi. Nie masz prawa mi nic zrobić. Nie masz prawa karmić się tą energią, ani się do mnie podpiąć. Wydaj jakikolwiek odgłos. Okej, daj mi jedną odpowiedź. Czy chciałeś, żebym została sama, dlatego że wiedziałeś, że będę się najbardziej bała zostać sama i mogłeś się pokarmić moją energią? I jedna odpowiedź. No tak, jakikolwiek dźwięk. Czy chciałeś pokarmić moją energię i teraz mnie przetrzymujesz, bo wiesz, że się boję? Ja p***le. Przerażające. Super. Nie masz prawa karmić się moją energią. Jezus Maria, idzie. Ogólnie to, przez cały czas była cisza. No. Nic się nie działo, zero. I dopiero teraz zadałam pytanie, czy chciałabym zostać tutaj sama, tylko dlatego, że najbardziej bym się bała. Jak zostanę sama, było to tak od razu. Czyli może taki strach był? Tak, oni lubią strach, lubią lęk, bo to jest ich pożywienie. Czy chcesz, żebyśmy się bali? Zadzwoń. Może to nasza energia sprawia, że jesteś może trochę poddenerwowany, że dajesz znak? Ej, niech każdy zostanie na 5 minut sam. Dobra. Nie jest to zły pomysł. To co, kto teraz zostaje? To ja teraz. Dobra, to ja zostanę tutaj. Posłuchaj mnie, czymkolwiek, kimkolwiek jesteś. Powiem ci szczerze. Będę z tobą szczery. Jestem sceptyczny.
Coś musi mnie mocno przekonać, że jest w danym miejscu jakaś siła, jakaś energia. Wierzę w nią, ale coś musi mnie bardzo mocno przekonać. Jestem tutaj sam. Być może to mnie chciałeś, tutaj samego. Okej. Widzę, że odpowiadasz dosyć z dużą częstotliwością. Ale musisz zrobić coś więcej. Chcę, żebyś zrobił coś więcej. Porusz czymś, zrzuć coś, bo może to mnie tutaj nie chcesz, może to ja ci nie pasuję. Może chcesz mi zrobić krzywdę? Zareaguj na jakiekolwiek urządzenie. Jestem tu sam. Nawet zgaszę światło. Totalna ciemność. Zgasiłem światło. To jest twoje miejsce. Pokaż mi, że to jest twoje miejsce. Daj odpowiedź. Zrzuć lalkę. Zgaś świeczkę. Zadzwoń dzwonkiem na potwierdzenie. Ja wiem, jestem nikim, kto mógłby czegoś od ciebie wymagać. Bo ty wcale nie musisz robić tego, co ja chcę. Ale możesz. Możesz to zrobić i pokazać swoją siłę. Zrób coś takiego, że uwierzę. No dalej. Chcę, żebyś to zrobił. Wiem, że jesteś w stanie. Czy coś zostało tu przywołane na tyle silnego, że może poruszyć przedmiotem? Jesteś w stanie zrzucić tą lalkę? Tą, której teraz dotykam? Może się przewrócić? Zrób coś, jeżeli zakłócam. Zrób coś, jeżeli zakłócam. Jeżeli zakłócam twój spokój tutaj. Jeżeli nie podoba ci się, że tu jestem. Wiem, że możesz. Przewróć tą lalkę. Przewróć tą lalkę. Przewróć tą lalkę. Przewróć tą lalkę. Co jeżeli tu zostanę na całą noc? Co ty na to? Czy będzie ci się to podobać?
powiem ci, że dzwonek to chyba dzwonił z 10 razy. Słyszeliśmy. No. O, potwierdzę. Ale robiłem to, co sugerowałaś na przykład. Żeby tak spróbować zakłócić to jego, tą jego energię, pole. Spróbować narobić takiego zamieszania. No i tak konkretnie chciałem, żeby na przykład zrzucił lalkę. I powtarzałem to kilka razy. No ale... no nie chciał. Niestety. No dobra. Zostałem tu sam. Co się teraz wydarzy? Oczekuję od ciebie, że zgasisz którąś ze świec. Zrób to. Pokażmy tym wszystkim niedowiarkom, że jesteś w stanie to zrobić. Jesteś tutaj razem ze mną, czy poszedłeś z nimi? Zareaguj w jakikolwiek sposób. No chyba nie chcesz mi powiedzieć, że tylko w moim towarzystwie nic się nie będzie działo? Daj jakiś znak. W tym momencie. Zgaś tą świeczkę. Zareaguj w jakiś sposób. Pokaż mi się. Nic kompletnie? Jesteś tutaj? Piotrek i Karolina mają przyjść? Czy Piotrek i Karolina mają przyjść? Czy będziesz ze mną rozmawiał? Daj mi jakiś znak.
Daj informację, czy mam tu zostać. A Piotrek i Karolina mają wrócić? Daj informację. Czy mają wrócić? To za chwilę wrócą. A jeśli wrócą, to czy zrobisz coś przerażającego? Czy zgasisz którąś ze świec? Czy wpłyniesz na tą lalkę? To wpłyń na nią, podejdź do niej. Podejdź do lalki. Jeszcze bliżej podejdź lalki. Podejdź jeszcze bliżej lalki, wtedy będę widział to. Podejdź do niej. Podejdź do niej teraz. Teraz, w tym momencie. Też pytanie, jak, na co... Jak chłopca mieliśmy ustawionego? Na co by reagował? To jak chłopca mieliśmy ustawionego, to też mieliśmy zielony w tamtym miejscu. Fluxa. Przemieć. Tu? To tak. Telefon już masz wyłączony, nie? Tak, już mam wyłączony. Chyba. Ale to stanie, gdzie jest telefon, gdzieś daleko. No poza tym. Ale patrzcie, nie dzwoni dzwonek. Dawaj, chcesz z nami rozmawiać? Jakiekolwiek urządzenie. Włącz jakiekolwiek urządzenie. Podejdź do mnie z tej strony, jeżeli jesteś. Możesz mnie dotknąć? Poczułem tu ciepło. Dotknij mnie jeszcze raz. Dobra, to tak. To są różdżki hiszpańskie. I one działają na dwa sposoby. Byt może nimi manipulować, może je popychać i tak głównie, przeważnie się dzieje, ale też ja jako medium, ja jako przekaźnik opieram informacje. Odbieram informacje i za pomocą mięśni jestem w stanie je popychać.
ale głównie, przeważnie dzieje się to właśnie w sposób taki, że byt je popycha i to jest bardzo mocno odczuwalne i widoczne na filmach. I tak tych różdżek używało się do szukania wody kiedyś. I teraz my mamy słowo dla naszych widzów. Też tego próbowaliśmy. Stwierdziliśmy, że no, widzieliśmy też to, ja i Piotrek, że tak naprawdę nie da się poruszyć tymi różdżkami za pomocą dłoni w taki sposób, żeby to nie było widoczne, zauważalne. Więc ja i Piotrek testowaliśmy to. Chcieliśmy zrobić to w taki sposób, żeby poruszyć, ale tak, żeby nie można było tego zauważyć. Jednak to no, nie da się tego zrobić. Jest to ciężkie. To jest, no aż można powiedzieć niewykonalne. Dlatego też chcieliśmy sprawdzić w praktyce, dotknąć tych różdżek, czy one faktycznie są lekkie w popychaniu, czy da tak, się je... Da się tak, tak zrobić mechanicznie po prostu, popchnąć? Czy samą siłą mięśni, tak, żeby tego nie zauważyć. Ale no nie jest to możliwe. Przekonaliśmy się, że jest to bardzo ciężkie. A jeszcze wytłumacz, czemu szałwia? Jeszcze raz? Czemu szałwia akurat teraz? Dlatego, że ogólnie różdżki są niesamowicie intymnym narzędziem i one bardzo szybko się przyzwyczajają do właściciela. Ja używałam na początku ich z drugą osobą, ale przez to, że to ja je kupiłam i były u mnie w domu przez dłuższy czas, tak naprawdę zawsze, to po kilku miesiącach różdżki przestały działać komukolwiek, tylko mi. I dzisiaj właśnie, zanim przeszłam do sesji z nimi, dałam chłopakom ich dotknąć, potrzymać, żeby mogli się przekonać i sprawdzić, czy faktycznie do nich ta metoda przemawia. I musiałam użyć szałwi. Szałwia ogólnie jest ziołem oczyszczającym. Najbardziej oczyszczające zioło, które wrzuca i dobre, i negatywne energie. Dlatego właśnie powinno się oczyszczać. Czyli forma oczyszczenia. Forma oczyszczenia, okay. Tak. Mm-hmm. Dobra. Zapraszam wszystkie byty do kontaktu. Możecie teraz ze mną skontaktować za pomocą różdżek. Skrzyżowane różdżki oznaczają tak. Rozchylone różdżki oznaczają nie. Czy... Ty mnie lubisz? Czy jest teraz ktoś tutaj z nami? Możecie je popychać i używać energii z naszych urządzeń. Zapraszam byty do kontaktu za pomocą różdżek. Czy jest teraz z nami kobieta? Znasz moich znajomych? Czy jest z nami demoniczna siła? Mocniej. Skrzyżuj obie różdżki. Co to za miejsce? Czy podszywasz się pod demona? Nie możesz skłamać. Skrzyżuj obie różdżki. Popchnij drugą różdżkę. Z
skrzyżowany to jest... Tak. To jest ta. Czy chcesz, żebyśmy stąd poszli? Przedstawisz mi resztę? Skrzyżuj obie różdżki. Popchnij drugą różdżkę w tym momencie. Jeżeli nie masz siły, skorzystaj z energii z naszych urządzeń. Ale w tym momencie masz popchnąć drugą różdżkę. Jeżeli chcesz, żebyśmy stąd wyszli. Jest chyba dużo ludzi w tym momencie. Jest strasznie się zrobiło, tak wiecie. Ja też to poczułem, że tak. Nie ma takiej. Inaczej. No, nie ma takiej energii odpowiedniej po prostu. A weź tam poświeć mi, bo ja nie wiem, co się dzieje. Jacek skierował. Ludzie znajomi? Nie. Wątpię. Czy poczekać? Czy poczekać, aż zostaniemy wszyscy we troje? Czy wtedy będziesz bardziej chętny do rozmowy za pomocą różdżek? Obie różdżki. Zobacz, co się dzieje. Boję się przytuły. To jest ekscytujące. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, wszystkie po wymianie ręki, nadal jest odpowiedź pozytywna. Ale taka konkretna. Trzeba poczekać. W tym momencie po prostu... Zrobiło, wiecie, takie... Poczekamy, zostań tutaj. Zaraz do ciebie wrócimy. I będziemy się dalej chcieli skomunikować w takiej aurze, w jakiej to było na początku. Chcemy tego kontaktu jeszcze. No, to jest niesamowite, co teraz doświadczyliśmy. Ja wiedziałam, że będziecie się jarać tymi różdżkami. Totalnie. Bo... W sensie my jaramy się wszystkim, co jest racjonalnie do wyjaśnienia. Była, zobacz, najpierw jedna cały czas reagowała, zamieniliśmy jedną w drugą w ręce, tak? Wymieniliśmy różdżki i mimo to nadal reagowała ta, która została wymieniona, czyli ta w prawej ręce. Ale wiesz, Radek, a później jak była odpowiedź taka, która już rzeczywiście, że tu jest za dużo osób i że potrzebuje spokoju, od razu dwie zareagowały. Właśnie chodzi też o zadawanie konkretnych pytań pod to, co się dzieje w tym miejscu po prostu. No, uważam, że to musi wszystko iść. I to najważniejsze, zobacz, co się dzieje teraz. On dla mnie oczywiście nie chce. Dla mnie totalnie się aura zmieniła. I ale zobacz, tak, dzwonek, to wszystko jest włączone. Za spokojnie jest. I on już nie reaguje kompletnie. On, dla niego jest za dużo ludzi, za dużo ingerencja. On po prostu może nie chce takiego, nawet takiego, takiej widowni. Przytłoczyliśmy go na pewno energetycznie, bo tak, jak jesteśmy w większej grupie, to też się, wiecie, nie boimy. Jak, jest totalnie inaczej. Zobacz, inaczej odpowiadał, jak wychodziliśmy, jak zostawaliśmy tutaj samotnie przez jakiś tam czas. To wtedy dzwonek reagował, on chciał się skomunikować. Ciekawe. A teraz rzeczywiście wydaje mi się, że tak, że on zauważył, że jest dużo energii i przestał do tego podchodzić w taki sposób, że my zauważył, że my się już nie boimy, bo jesteśmy w grupie. I dlatego on nie chce już się z nami komunikować. No. Jest to bardzo ciekawe, jeżeli poczekamy trochę i będzie się znowu działo za jakiś czas podobnie, no to ja myślę, że pewne tezy gdzieś tam się sprawdzą, to o czym sobie tutaj dywagujemy. A w ogóle jak wcześniej odczuwaliście energetycznie? Nie, totalnie inaczej niż teraz. Tak. Teraz czuję się spokojny, taki bardziej wyluzowany. Ale teraz jest mi w ogóle, zobacz, że wcześniej jesteśmy tu od jakiegoś czasu, a teraz jest zimno, mi się zrobiło przynajmniej. No wiadomo, że już temperatura spadła, bo jest później, ale to tak dopiero w tym momencie, tak jakby that's like that, co nie? Mm-hmm. No dobra, myślę, że możemy na chwilę sobie wyjść, ochłonąć i zobaczymy.
Zapraszam wszystkie buty do kontaktu. Skrzyżowane różdżki oznaczają tak, rozchylone oznaczają nie. Czy jest teraz ktokolwiek tutaj z nami? Możesz popychać te różdżki i używać energii z naszych urządzeń. Czy jest teraz ktokolwiek z nami? Czy jest z nami... Czy jest z nami dziecko? Drugą różdżkę. Popchnij drugą różdżkę. Podoba ci się misio? Kodwójka Karolina. Czy na czas naszej sesji z różdżkami mógłbyś? Co się stało? Patrz, najpierw reagowała ta, tutaj, a potem reagowała ta z tyłu. Czy na czas naszej sesji z tymi patyczkami, które widzisz? Dlaczego? Mógłbyś nie korzystać z misia, ani z innych urządzeń? Wiem, że ci się podoba, ale czy mógłbyś na razie przestać korzystać z misia? Czy możesz popchnąć drugą różdżkę? Okej, dziękuję. Dzień, noc. Czy przyszedłeś tutaj za nami z Zofiówki? Ze szpitala, czy byłeś w szpitalu? Czy jesteś chłopcem? Dawaj drugą. Popychaj obie różdżki, proszę. Czy podszywasz się pod dziecko? Czy mnie lubisz? Popchnij drugą różdżkę. Popychaj obie różdżki. Zmienię je. Czy jest tutaj demoniczna siła, która podszywa się pod dziecko? Kadujka. Dawaj, popchnij obie różdżki. Dziwne, że to nie jest kwestia różdżek, nie? Mhm. Popchnij drugą różdżkę, nie drż się. Podejdź do mnie. Nakieruj obie różdżki w miejsce, w którym teraz stoisz.
popchnij różdżki w miejsce, w którym teraz stoisz. Mieszkasz? Co? Obie. Możesz użyć energii z naszych urządzeń. Czuję, jakby mógł, jakby chciał, ale nie mógł. Dobra. Daj znak, że tu jesteś. Dobra, potwierdzenie. Moim zdaniem to on jest koło ciebie totalnie, gdzieś... Po prawej, po lewej. Gdzieś po lewej, no. Czy stoisz po lewej stronie? Po mojej lewej stronie. A ja mogę zadawać. Ty? Dobra. Zadzwonię, mam chętnie rozmawiać. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na moje pytanie i użyć różdżek, które trzyma Karolina, to czy lubisz tą zabawkę z tyłu, Miśka? Czy on ci się podoba? Czy bawiłeś się kiedyś z zabawkami? No. Teraz tak. Jakieś pytania? Czy coś mi tu grozi? Czy jest tu więcej niż 3 byty? Coś tu cały czas drapie. Dobra. Czy to ty wydawałaś te odgłosy? Znowu podwójka. Czy jesteś tą demoniczną siłą, o którą rozmawialiśmy wcześniej? Skrzyżmy różdżki, jeżeli tak. Drugą. Skrzyżuj obie różdżki. Jeżeli jesteś tą demoniczną siłą, o której rozmawialiśmy wcześniej. Chodź, chodź, chodź! Jakieś pytania? Czy wpływasz na urządzenie, które leży obok Karoliny, po lewej stronie? Czy to ty zapalasz na nim diody?
Wydaje mi się, że popycham tą jedną różdżkę, żeby zdenerwować. Tak samo jak do tego jednego miśka, później tylko to. No. Żebyś, wiecie... Czy chcesz, żebyśmy stąd wyszli? Obie różdżki. Jeżeli chcesz, żebyśmy stąd poszli, to pójdziemy, ale nakieruj też drugą różdżkę. Czy dasz radę naprostować pierwszą różdżkę, którą popchnąłeś? Stań za mną i popchnij różdżkę. Naprostuj ją. Słyszałem, co się dzieje. Co? Naprostował. Dawaj, teraz naprostuj drugą różdżkę. On tu cały czas jest, tylko tak jakby się nie mógł zdecydować, co robić, bo cały czas K2 koło ciebie reaguje. To już jest niemożliwe, żebym ja to zrobiła. O. To jest niesamowite. A nie jest tak, że może nie ma zbyt energii za dużo jeszcze i on tak kumuluje ją? Może, ale to jest, co jest demon, to mam. Dawaj, teraz je bardzo mocno skrzyżuj obie. Bo nie chcę gadać najwyraźniej. Skrzyżuj obie różdżki bardzo mocno, tak żebym się wystraszyła. To jej rozchyl. Obie różdżki rozchyl. Czy chcesz, żebyśmy weszli na górę? No, jak zwykle ta różdżka idzie. Macie jakieś pytania? Słyszałam kroki dziwne. Bo ja właśnie chciałem, żeby skierował różdżki na korytarz, jeżeli chce, żebyśmy tam poszli. Skieruj różdżki obie na korytarz, jeżeli chce, żebyśmy tam poszli. Jeżeli to zrobisz, to wchodzimy na górę. Czy jesteś przygotowany do tego miejsca? Skieruj różdżki w moją stronę. Możesz to zrobić? Tu, gdzie stoję. Nakieruj je w moją stronę. Znasz moich znajomych. Poczułem twój dotyk. Patrz, misiek mryga. Misiek mryga? Coś go dotknęło. Skieruj różdżki w moją stronę. Wejdziemy na górę. Stoję tutaj. Ostatnia szansa.
napisane Piotrka. Masz Piotrek na imię. Tak. Nagle miałam takie Boże. Skieruj różdżki w stronę Piotrka. Ciężko widzieć się. Czy ktoś mnie właśnie dotknął? Czy ktoś mnie właśnie dotknął? Mega dziwnie. Ale myślę, że trochę takie miejsce jest, że... Nie wiem, czy też tak macie takie wrażenie, że ono jest takie przytłaczające? I... że się opiera... Trochę. Ciężko jest coś wymusić. Może przez aurę też tego miejsca. Wiecie, jakby dla mnie tutaj jest coś mega mocno negatywnego. Ja to wiem od samego początku, bo już miałam styczność z tym czymś. Ale to nam działa... To nie chcę z nami gadać, bo w sumie to niczego się tu nie dowiedzieliśmy o tym miejscu, o pacjentach, o ludziach, którzy tutaj byli. I to jest takie, że dobra, bądźcie tu, ale was trochę podenerwuję. Typu, żebyśmy, wiecie, wytwarzali te najniższe wibracje, typu złość, lęk, strach i w ogóle. I na przykład to później moim zdaniem uderzało w ten dzwonek tak dużo razy, dlatego że wiedziało, że to wyzwala w nas ten strach. No i wyzwalało. No. Daj mi leda. Jest. Jest tak na kucaka. Tam nic nie ma. Ja p***a, to jest niesamowite. O mój Boże, ja tego nie przemyślałam w ogóle. Spróbuj, może się uda. Dobra, potrzymasz mnie. Dobra. Ale hit i ja p***a. Dobra. Możesz iść tam czatować. My tu długo nie będziemy, myślę. Jak będziecie schodzić, to zawołajcie. A dyktafon to tylko rek? Rec? Tak, guziki musisz cisnąć. Play i ten czerwony. Tak, jednocześnie. Jak będziecie schodzić, to zawołaj, to przyjdę. No. Dobra, to idę. Jak byłem tu pierwszy raz... Tu byłaś już kiedyś? Nie, tylko patrzyłem na górze, nie? No. I widziałem tu jakiś kufer. Jakąś skrzynkę, ale nie wiem, czy to tu jeszcze jest. Nie wiem. Czy jest raz coś tutaj z nami? Czy może się do nas zbliżyć? Jakieś fanty. A co to za kartki? Może jakieś listy? Świeczki. Może jakaś kapsuła czasu? A tu patrz, pierwszy znalazca, drugi znalazca, trzeci znalazca, 2011 rok. Masz jakiś długopis? Ja mam ołówek. Dobra, trzeba to się wpisać w takim razie. Wow. I jeszcze tutaj... kurde, żeby było miejsce.
Cholera. Dobra, tu się wpiszemy. Dzisiaj jest który? 14, 15? No już 15. 15, 06. Wpisać się za ciebie? Dobra. To jest ta gra Geoka, Kaś. Patrz, gdzie skrzynkę schowali. No. W takim miejscu. Oczywiście zaraz to zapakujemy. Mhm. Ale wiesz, co to oznacza, że powinniśmy jakiegoś fanta zostawić. Jesteśmy tutaj tylko we dwójkę. Chciałbym użyć teraz urządzenia, które pozwoli mi Cię usłyszeć, jeżeli zechcesz coś do nas powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Mów do tego urządzenia, które będzie stało przede mną. Będę zadawał Ci pytania i chciałbym, żebyś odpowiedział mi na któryś z nich. Demoniczną w tym miejscu. Jesteś kobietą, z którą komunikowaliśmy się na dole? Chciałbym poznać Twoje imię. Powiedz je do tego urządzenia. Może byłaś pacjentką szpitala psychiatrycznego. Wypowiedz do tego urządzenia swoje imię. My je usłyszymy. Może jesteś blokowana przez siły wyższe.
czujesz smutek, żal? A może obojętność, nic nie czujesz? Powiedz cokolwiek. Czuliśmy twoją energię. Czy możesz potwierdzić, że to ty przez ten cały czas? Ostatni raz proszę, żebyś zdradził mi swoje imię. Tutaj dusze, które potrzebują naszej pomocy. Już mogę zadać pytanie? Czy ktokolwiek z was został tutaj pochowany w pobliżu kaplicy? Czy wiecie, że nie żyjecie? Czy na terenie kaplicy są masowe groby? Chciałbym, żebyś wypowiedział lub wypowiedziała swoje imię do tego urządzenia, które zaraz wyłączę. Lecimy. Jakoś by nie wyszło. No, jednak łatwiej jest zejść. Trzymaj kamerę. Nie, czekaj. I co? Nie wiem, możemy odsłuchać zaraz. No tam na dole co się działo? Działo się? No, może to powiązane z tą sesją. Mogę. I dam ci jeszcze telefon, bo jak mi spadnie z tej wysokości, to będzie nas zjadło. Z czujnikiem. Ja tu nie zostanę bez światła. Nie, w ogóle. O mój Boże, ja umrę. Ja będę umrę. Ci świecił. Nie, ty masz mnie łapać. Ty nie, nie, nie masz mnie świecić, ty masz mnie. No nie mam już ręki, no to mam zęby, to zobacz. Boże, to jest ciemno.
nic nie widzę. Ja p***. Ale jaja. Tu musisz pamiętać. Dawaj, dawaj. Ja się boję tu patrzeć. Co tu się dzieje? No puszczaj. Ja się puszczam. No puszczaj. O mój Boże, się wystraszyłam, jak tam zobaczyłam, to nic nie widzę. Tragedia. Ale będzie kumpanie? Nie, to jest porażka. Ręce dymowe. Tragedia. Jesteśmy po czymś niesamowitym, ponieważ pierwszy raz przeżyliśmy kilku nowych doświadczeń. No i właśnie, jak Piotrek? Projekt bardzo wymagający. No pod koniec troszeczkę trzeba było się nawspinać, ale chcieliśmy to zrobić. Aczkolwiek ta mnogość zjawisk, jakichś anomalii, która się tutaj wydarzyła. My jakbyśmy tu pierwszy raz, to nie działo się aż tyle. Myślę, że to w głównej mierze też przyczyna, że była z nami Karolina. I no myślę, że też... No tak, przeżyliśmy dzisiaj coś innego. Coś nowego, coś czego nigdy nie robiliśmy. Poczuliśmy to na własnej skórze, zweryfikowaliśmy jak to się robi. No właśnie. A Karolina, a ty co powiesz ciekawego? Dla mnie bardzo fajne nagrywki, podobało mi się, ale trochę zawiodłam się na różdżkach. Nie było to miejsce i dzień na różdżki, chociaż poprzednim razem jak byłam działały, ale możliwe, że mieliśmy styczność po prostu z czymś innym. Energia bardzo mocno odczuwalna i też się cieszę, że mogłam pokazać chłopakom inne trochę metody komunikacji i zapoznać trochę bardziej z ezoteryką, z oczyszczaniem i w ogóle, więc dla mnie tak naprawdę nagrywki pomimo tych różdżek są mega udane i mega aktywne, więc jestem zadowolona. Dla nas to coś nowego, na pewno będziemy też niektóre rzeczy wprowadzać do naszych nagrywek, no i mamy nadzieję, że Karolina będzie się pojawiać częściej. Będę totalnie. No, jesteśmy blisko, tak. Więc tak. Także dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych. Dzięki za pojawienie się, Karolina. Dzięki za nagrywki. I dzięki Jacku za bycie chwilowym operatorem. O mnie nie wspomnieli, że chcą mnie częściej, nie? To są koledzy, dobra. Będzie szczęście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kurde, ledwo ten. Jacek, ty masz u nas zawsze, jak będziemy z Bydgoszczy, to... Kamerabojem.